Bardzo ważne wydarzenie dzisiaj w Tomaszowie, spotkanie w ramach programu SOS dla polskich rodzin. Wydarzenie tym ważniejsze, że uczestniczy w nim wicepremier Jacek Sasin, człowiek, który wielokrotnie udowadniał, że bardzo dba o właśnie to, aby podstawy funkcjonowania podróżnych osłabieniu. I dzisiaj w Tomaszowskim Domu Kultury to spotkanie będzie poświęcone tym tematom, a osoba Andrzeja Jaworskiego, prezesa Fundacji Pamięć i Tożsamość, jest gwarancją, że ta tematyka będzie dzisiaj dominowała. Oczywiście jest to okazja też do dyskusji o bieżących problemach naszego kraju i z całą pewnością te tematy również będą dzisiaj poruszane na spotkaniu w Tomaszowskim Domu Kultury. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten taki trochę jesienny, ale to już jest taki czas, wieczór. W Państwa imieniu oraz w imieniu własnym chciałbym bardzo serdecznie powitać gości niecodziennych, gości, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Witam bardzo, bardzo serdecznie wicepremiera Jacka Sasina. Witam bardzo serdecznie panie premierze. Bardzo się cieszymy z obecności. Nie powiem, że nie... Pierwszy raz. Właśnie, że pierwszy raz, bo nie pierwszy raz. Kilka dni temu mieliśmy przyjemność gościć pana premiera w Tomaszowie podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, ale dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać. I to dzisiejsze spotkanie będzie miało charakter właśnie spotkania, podczas którego zostaną przekazane informacje, ale też i będzie możliwość zadania pytania. A to jest związane też z obecnością drugiego niecodziennego gościa, Lubelskim, bo po raz kolejny tak jest. Witam bardzo serdecznie pana Andrzeja Jaworskiego. Witam serdecznie Andrzeju. Prezesa Instytutu Pamięć i Tożsamość. Panowie, dzisiaj takim wiodącym tematem jest walka, jest dbałość o rodziny, o polskie rodziny, nie tylko na Lubelszczyźnie, nie tylko w Tomaszowie, ale generalnie w całej Polsce, SOS dla polskiej rodziny. I to jest motto przewodnie. Co nie znaczy, tak uzgodniliśmy, że podczas dzisiejszego spotkania nie będziemy mogli rozmawiać o bieżących problemach, o tym, co się dzieje w Polsce. Obecność pana premiera z całą pewnością jest doskonałą okazją. No i jesteśmy też, o czym warto pamiętać, zresztą trudno zapomnieć, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, więc jest to też i doskonała okazja. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tego spotkania, dlatego że jest ono w bardzo ważnym czasie. Jest ono w ważnym czasie ze względu na to, że przed Polską wielkie zadania, ale także w naszej ojczyźnie w tej chwili są możliwe zagrożenia, zagrożenia, o których za chwilę powiem, zagrożenia, których musimy uniknąć. Ja Jacka Sasina znam bardzo dobrze z poprzednich lat w parlamencie. Wiem, że zawsze, kiedy jest potrzeba, potrafi zabierać głos w najtrudniejszych tematach, tych takich, które także medialnie nie są specjalnie owocne, jeżeli chodzi o możliwość odbierania różnego rodzaju ataków od środowisk nieprzychylnych naszym wartościom, naszej tradycji. I cieszę się, że pan premier Jacek Sasin znalazł czas, aby w czasie kampanii wyborczej spotkać się także tutaj w Tomaszowie i porozmawiać na tematy ważne dla nas wszystkich, na tematy związane z naszymi rodzinami. Oczywiście niektórzy z Państwa mogą powiedzieć, że mamy nasz rząd, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Więc dlaczego mówimy o zagrożeniach? Ano mówimy o tych zagrożeniach dlatego, że widzimy, co się dzieje w niektórych samorządach. W tych samorządach, gdzie nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. W tych samorządach, gdzie obecna opozycja realizuje tą politykę, którą chciałaby realizować na scenie ogólnopolskiej. Chciałaby realizować wespół
z tymi, którzy próbują nam narzucić różnego rodzaju ideologie z zagranicy. I to nie jest łatwe, kiedy trzeba dzisiaj publicznie powiedzieć, że jest się za wartościami, że jest się za tym, żeby rodzina była silna i żeby to rodzice decydowali o tym, jak mają być wychowane ich dzieci. Bo widzimy, co w ostatnim czasie stało się chociażby z wieloma kapłanami, z arcybiskupem Jędraszewskim, który ośmielił się tylko i wyłącznie mówić z ambony Kościoła o tym, jak powinni postępować katolicy, jak powinni zachowywać się chrześcijanie. I nie było w tym żadnej polityki, ale ponieważ podniósł tematów zasadniczych, to ta krytyka wylała się nie tylko z tych mediów, które zazwyczaj znamy, że atakują tych, którzy głoszą wartości, ale także z tych, które do tej pory specjalnie atakami się nie zajmowały. I dzisiaj wymaga wielkiej odwagi wyjście i powiedzenie, że jest się właśnie za wartościami chrześcijańskimi. I taki jest Jacek, który także w poprzedniej kadencji, kiedy walczyliśmy, kiedy byliśmy w opozycji o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam, kiedy wydawało się, że jest to niemożliwe, także jednoznacznie zabierał głos, także jednoznacznie o to walczył i także dzięki właśnie wtedy tej niezłomnej postawie dzisiaj ta telewizja to miejsce na multipleksie ma. Co dzieje się w sprawie naszych rodzin w tych samorządach, gdzie rządzi opozycja? Szanowni Państwo, może zacznę od najbardziej bulwersującego przykładu z ostatnich dwóch tygodni. Miejscowość nieduża, 30 tysięcy i nagle w szkole pojawiają się ankieterzy, którzy dzieci ze szkoły podstawowej od 10-letnie, 11-letnie, 12-letnie w czasie lekcji wręczają im ankiety i każą ci ankieterzy w obecności nauczycieli odpowiedzieć na 60 pytań. I to nie były zwykłe pytania. To były pytania do 10-latków, do dzieci, które myślą zupełnie o czymś innym, o ich doświadczenia seksualne, o doświadczenia seksualne ich rówieśników. W tym samym czasie w innej miejscowości na Kujawach jest wezwany nauczyciel z 30-letnim doświadczeniem, który po pracy na swoim prywatnym koncie na Facebooku pochwalił akcję Gazety Polskiej głoszącej to, że ideologia LGBT jest szkodliwa i należy stosować się, należy propagować tak zwane strefy wolne od tej ideologii. Zostaje wezwany przez wójta, przez dyrektora i grozi mu się zwolnieniem z pracy. Kilka tygodni wcześniej za głoszenie tego typu haseł znana nasza mistrzyni olimpijska jest poddawana olbrzymiej nagonce. Pracownik IKEA za to, że nie chciał brać udziału w organizowanej przez ten duży koncern zagraniczny akcji ideologii LGBT jest usuwany z pracy. Na szczęście udało go się obronić. I takie najbardziej konkretne przykłady. Prezydent miasta stołecznego Warszawy, ikona Platformy Obywatelskiej, próbuje wprowadzić ideologię gender, ideologię LGBT do szkoły. Mówi, że będzie ona wprowadzona. I tylko dzięki protestowi rodziców, dzięki właśnie także radnym Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, udaje się to powstrzymać. A co tam miało być? Tam miała być nauka dzieci masturbacji, tam miało być mówienie dzieciom, że nie ma już podziału na chłopców, na dziewczynki, tam miało być mówienie o tym, że nie można mówić mama, tata, tylko mówić rodzic, bo kogoś można urazić i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, ta ideologia jest na tyle mocna, że na najbliższym szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nairobi w Afryce, który będzie za niecały miesiąc, będzie próba wymuszenia przyjęcia deklaracji o tym, że aborcja ma być dostępna na żądanie we wszystkich państwach od 10 roku życia bez zgody rodziców,
o tym, że dzieci mają być od zajęć przedszkolnych poddawani indoktrynacji, która ma ich właśnie uczyć seksu, uczyć tego typu zachowań. I ja bardzo się cieszę i chciałem za to podziękować polskiemu rządowi na czele właśnie z panem premierem Jackiem Sasinem, że Polska jako jeden z dwóch krajów Unii Europejskiej razem z Węgrami postanowiła tego typu stanowisko zablokować razem z 16 innymi państwami. I to jest właśnie wielki sukces i odwaga polskiego rządu i obecnego z nami pana premiera, ponieważ my nie patrzymy na to, co się dzieje na europejskich salonach, tylko realizujemy politykę prorodzinną. Politykę, która ma być dla polskich rodzin, tak jak te wszystkie inne programy socjalne, pomocowe, o których za chwilę pan premier powie, ale nie zapominamy o wartościach, które są najważniejsze, bo one nadają sens naszemu życiu i kształtują przyszłość naszej ojczyzny. I za to wszystko, za te działanie, drogi Jacku, bardzo ci dziękuję. Dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję, że możemy się tak licznie spotkać, mimo tego, że w sobota i pogoda może nie sprzyja, żeby wychodzić z domu. Proszę państwa, dziękuję Andrzeju tobie za te słowa pod moim adresem, ale myślę, że to nic nadzwyczajnego, co robię ja, co robi rząd. No to jest powinność po prostu uczciwych, normalnych ludzi, którzy jak widzą, co się próbuje nam dookoła narzucać, no to tak naprawdę musimy stanąć i krzyknąć nie. Nie, nie zgadzamy się na to, prawda? Nie, tak nie będzie. Nie możemy być bezczynni w takiej sytuacji. Wszyscy, od tego zwykłego Kowalskiego, można powiedzieć, najmniejszej nawet miejscowości w Polsce, po właśnie premiera, po rząd, po najważniejsze osoby w państwie, musimy mówić, że wartości są ważne i wartości, chcemy te nasze wartości zachować. Te wartości, które kształtowały nas przez całe stulecia, które ukształtowały nas jako naród, te wartości, które opierają się właśnie o chrześcijaństwo, o dekalog, o to, co napisane w Piśmie Świętym, co głosił przez tak wiele stuleci Kościół, co ukształtowało nas również pod tym kątem nie tylko narodowym, ale społecznym i co zdecydowało, że dzisiaj naszą podstawową jednostką organizacji jest rodzina. Rodzina definiowana bardzo prosto. Zapisane, ale tak zapisane również w polskiej konstytucji, nawet tej konstytucji, którą pisali liberałowie z Unii Demokratycznej czy z Unii Wolności razem z postkomunistami z SLD. Nawet oni w tej konstytucji zapisali, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny. Czy coś, co jest, wydawało się przez stulecia oczywiste, dzisiaj jest podważane. Dzisiaj okazuje się, że te sprawy zupełnie oczywiste, takie oczywiste już mają nie być. Dla nas, szanowni państwo, są oczywiste. I my w tym nurcie rewolucji ideologicznej, która ogarnęła Europę już wiele lat temu i spowodowała tam przebudowę umysłów ludzkich i przebudowę społeczeństw zachodniej Europy, my w tej rewolucji nie tylko nie chcemy uczestniczyć, ale my je chcemy postawić tam w Polsce. My chcemy Polaków dzisiaj ochronić przed tym, żeby ogromnej większości społeczeństwa narzucano rozwiązania, narzucano w ideologię, która jest przez ogromną część społeczeństwa absolutnie nieakceptowana. I tak postrzegamy również nasze zadanie jako rządu. Poza tymi wszystkimi innymi sprawami, które załatwiamy, które realizujemy poprzez przyjmowanie ustaw, poprzez przedstawianie kolejnych programów wprowadzanych w życie, kierowanych do różnych grup społecznych, to jednym z tych naszych zadań jest również obrona Polaków przed narzucaniem im obcej ideologii. Bo nam, szanowni państwo, próbowano różne ideologie już narzucać, szczególnie w ostatnim wieku. Już była tutaj okupacja niemiecka, próbowano nam narzucić ideologię narodowego socjalizmu. Potem przyszli komuniści. Komuniści przez kilkadziesiąt lat mówili nam, że socjalizm to jest najlepszy ustrój, jaki może nas wszystkich spotkać. Tam w tym socjalizmie też nie było miejsca dla naszych wartości, nie było miejsca dla Kościoła, dla wiary. Ideologia komunistyczna miała zastąpić właśnie to, co było dla nas ważne. I dzisiaj, kiedy 30 lat temu wydawało nam się, odzyskaliśmy wolność i możemy już kształtować naszą rzeczywistość tak, jak sami chcemy, nikt nam niczego ma nie narzucać, okazuje się, że dzisiaj po 30 latach znowu jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy bronić naszej tożsamości właśnie przed narzucaniem obcej ideologii. To się oczywiście odbywa w nieco inny sposób. To nie jest tak, że dzisiaj ktoś nam na bagnetach przynosi
ktoś tam na bagnetach przynosi i narzuca pewne rozwiązania. To się dzieje w sposób dużo bardziej perfidny, można powiedzieć, bo kiedy próbowali okupanci nam narzucać różnego rodzaju ideologie, to wtedy my Polacy wiedzieliśmy, że trzeba te ideologie odrzucać, że one są złe, że są narzucane. Dzisiaj ta ideologia LGBT jest narzucana w ten sposób, żeby właściwie wielu się w naszym kraju wydawało, że nic się złego nie dzieje, że to jest pod hasłem tolerancji, to jest pod hasłem różnorodności, to jest pod hasłem różnych postaw ludzkich, różnych postaw społecznych, dlaczego mamy zabraniać komuś innemu żyć tak jak on chce, dlaczego mamy stać na w drodze szczęścia osobom, które chcą żyć w inny sposób niż żyje dzisiaj większość społeczeństwa. Ta propaganda rzeczywiście leje się z mediów, z wielu programów, które są dzisiaj Polakom serwowane w taki lekki, przyjemny, przystępny sposób. To ma być coś miłego, coś dla każdego, a jeśli ktoś nawet się z tym nie utożsamia, no to przecież co mu to szkodzi, że inni będą mogli żyć tak, jak chcą. Szanowni Państwo, to jest rzeczywiście plan, który ma doprowadzić do tego, że nasze społeczeństwo zostanie całkowicie przebudowane. Nie mówię tego dlatego, że mam jakieś spiskowe teorie w mojej głowie się rodzą, tylko ja słucham. Wystarczy słuchać i wystarczy Państwo to na pewno również słyszycie, jak poszczególni politycy dzisiaj partii opozycyjnych, szczególnie Platformy Obywatelskiej, również Lewicy, mówią nam, jak ten plan ma wyglądać, jak on ma być realizowany, jakie są kolejne etapy tego planu. No, my to nazywamy w Prawie i Sprawiedliwości planem Rabieja, dlatego, bo ten wiceprezydent Warszawy, polityk Koalicji Obywatelskiej, bo tak się w tej chwili Platforma Obywatelska postanowiła nazywać na te wybory, Koalicja Europejska, on kiedyś w chwili szczerości publicznie w wywiadzie powiedział, jak ten plan ma być zrealizowany. No, najpierw związki partnerskie. No, pod hasłem to wszyscy Państwo słyszycie, jak widzimy dzisiaj z badań, spora część społeczeństwa dała się tutaj złapać na tego typu kłamliwą opowieść, że związki partnerskie właściwie nikomu mają nie szkodzić, bo to tylko chodzi o spadek, chodzi tylko o możliwość dostępu do dokumentacji medycznej. Takie zwykłe sprawy, nikt tutaj nie mówi o związkach homoseksualnych, po prostu pewna legalizacja innej formy związków międzyludzkich niż małżeństwo. I to ma być pierwszy etap, on powiedział. Następnym etapem będzie zamiana tych związków partnerskich o charakterze homoseksualnym na małżeństwa. One mają być już wtedy zrównane z tymi małżeństwami zapisanymi w Konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny. A ostatnim etapem, które będzie takim postawieniem kropki nad i, będzie danie możliwości tym małżeństwom homoseksualnym adopcji dzieci. I to jest plan, który został bardzo precyzyjnie przedstawiony, plan do zrealizowania w ciągu najbliższych kilku lat. Potem kolejni politycy w różnych chwilach szczerości, w różnych odsłonach, niezależnie od tego, że publicznie główna linia ich partii jest taka, że nie, że absolutnie tutaj się ma nic nie zmienić, to jednak w różnych momentach, a szczególnie wtedy, kiedy nie wiedzą, że są nagrywani, to wtedy mówią szczerze, jak ta sprawa ma wyglądać. Jeden z prominentnych polityków w Platformy Obywatelskiej, pan poseł Grupiński, kiedyś szef klubu parlamentarnego tej partii, podczas jednej z manifestacji się tłumaczył swoim zwolennikom, że Platforma Obywatelska jest absolutnie zwolennikiem tych tak zwanych związków partnerskich. No ale przecież nie może o tym głośno mówić, bo jak mówi, no ta prowincja jest nieprzygotowana do tego, żeby o tym usłyszeć. Mówi, no w Warszawie możemy o tym oczywiście mówić otwarcie, no ale jak pojedziemy gdzieś tam do Pleszewa bodajże, czy Jarocin, w imieniu jedno z miasteczek w Wielkopolsce, no to przecież tam o tym nie powiemy, bo nas ludzie wypędzą. No, równie dobrze mógł powiedzieć, że nie będzie o tym mówił tutaj w Tomaszowie Lubelskim, prawda? Albo w którymkolwiek z tych miast tutaj, no bo ta reakcja pewnie byłaby wtedy podobna. Ale mówił jednocześnie tak, po wyborach jak wygramy, to wprowadzimy. Oczywiście, że wprowadzimy i nie będą się wtedy absolutnie nikogo pytać, tak jak się nie pytali z podniesieniem wieku emerytalnego. Przed wyborami mówili, nie podniosą, a potem jak wygrali wybory, to natychmiast zrobili odwrotnie. Nie słuchali protestów, nie słuchali, nikogo nie pytali o zdanie. Zrobili jak uważali i tak samo będzie również w tym przypadku. Ale szanowni Państwo, żeby nie szukać po takich politykach gdzieś z daleka. No tutaj jesteśmy akurat w tym okręgu wyborczym, który obejmuje nie tylko Tomaszów Lubelski i ten powiat, ale i Zamość, Chełm, aż do Białej Podlaskiej, bo również Biała Podlaska do tego naszego okręgu należy.
Liderem listy Platformy Obywatelskiej, czy jak powiedziałem, Koalicji Europejskiej w tym okręgu jest pan Riad Hajda. To jest lekarz z Białej Podlaskiej, który kiedyś był w SLD, a teraz jest liderem listy Platformy Obywatelskiej. On poszedł na wywiad do radia i powiedział: tak, jestem zwolennikiem wprowadzenia małżeństw homoseksualnych i dania im prawa do tego, żeby mogły adoptować dzieci. Powiedział to wprost. No, dzieci. Obrona polskich dzieci nie tylko przed tym, żeby się właśnie nie stały zabawkami w rękach środowisk LGBT, ale również tych dzieci, które dzisiaj w dobrej wierze rodzice posyłają do szkół, do przedszkoli, wierząc głęboko w to, że tam te dzieci są, dobrze się nimi opiekują samorządy, dyrekcje tych szkół, dyrekcje tych przedszkoli, nauczyciele, że tam zdobywają wiedzę o świecie, że tam jest im przekazywana ta wiedza, która będzie ich kształtować i dawać im już kompetencje w dorosłym życiu, i rodzice mają prawo mieć poczucie, że nikt tam na tych dzieciach nie eksperymentuje. Nie eksperymentuje w ten sposób, że stosuje wobec nich wytyczne o zgrozą, można powiedzieć, Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, która to Międzynarodowa Organizacja Zdrowia właśnie takie wytyczne sporządziła, że dzieci już praktycznie od tego wczesnego wieku przedszkolnego mają być poddawane w szkołach, w przedszkolach również bardzo takiej brutalnej, intensywnej edukacji seksualnej. Mówił o tym przed chwilą Andrzej Jaworski, już nie będę też w szczegółach, bo to nawet, szczerze mówiąc, jest na tyle drastyczne, że nie chciałbym nawet publicznie o tym mówić. Media o tym mówiły rzeczywiście bardzo dużo i są w Polsce samorządy, które uznały rzeczywiście, że te wytyczne muszą być wprowadzane w życie. No, tak się jakoś składa, że to są te samorządy zarządzane przez polityków dzisiejszej opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej czy Lewicy, ale głównie Platformy Obywatelskiej, no bo tych samorządowców rzeczywiście jest w Polsce całkiem sporo. Takim przykładem jest Warszawa, oczywiście, gdzie próbowano za wszelką cenę wprowadzić tego typu edukację do szkół, edukację, którą miały prowadzić zresztą stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, ale te organizacje pozarządowe, które wprost prezentują te środowiska LGBT. Czyli tak naprawdę oni mieli wychowywać nasze dzieci, dzieci nas wszystkich, tych, którzy nie życzymy sobie tego, aby nasze dzieci były właśnie w takiej ideologii wychowywane. Oni mieli wychowywać, formatować umysły naszych dzieci tak, żeby już wchodząc w dorosłe życie, one były odpowiednio przystosowane do tego, żeby właśnie mieć wiedzę o świecie, wiedzę o rodzinie, wiedzę o społeczeństwie, taką, jaką chcieli im przekazać seksedukatorzy z LGBT. To musi zostać zatrzymane. I dlatego, szanowni państwo, pan minister Piątkowski, minister edukacji narodowej, przygotował również specjalne akty prawne, projekt ustawy, który zagwarantuje prawnie, że nie będzie żadnej możliwości tego, żeby w szkole tego typu, bez tego typu edukacja, tego typu zajęcia pozalekcyjne były prowadzone bez zgody nadzoru kuratoriów oświaty. Dzisiaj często ta zgoda wymagana, zgoda rodziców jest iluzoryczna, ponieważ pod właśnie hasłem zajęć pozalekcyjnych czy wiedzy o społeczeństwie rodzice nie mają nawet świadomości, na co się godzą, jak te zajęcia wyglądają. Tutaj musi być bardzo potężna również kontrola ze strony państwa, jak jest ta edukacja w stosunku do dzieci, szczególnie tych dzieci najmniejszych, prowadzona. I państwo, jeśli tylko my będziemy za to państwo odpowiadać również po najbliższych wyborach parlamentarnych, czyli już za tydzień, to państwo tutaj od tej roli na pewno nie będzie się uchylać. Stworzymy, mamy to przygotowane, mamy przygotowane rozwiązania prawne i stworzymy właśnie takie rozwiązania prawne, takie mechanizmy prawne, które również w szkołach samorządowych, bo szkoły są prowadzone przez samorządy, dadzą możliwość ingerencji ze strony nadzoru kuratoriów do tego, żeby nie tylko sprawdzać, ale ingerować w to nauczanie wtedy, kiedy będzie próba narzucania wbrew woli rodzicom, narzucania tego typu edukacji. Jesteśmy też zdeterminowani, żeby to przeprowadzić, chociaż wiemy oczywiście, jaki będzie krzyk, jaka będzie awantura, pewnie międzynarodowa, łącznie z tym, że będziemy pewnie mieli z Brukseli pouczania, że ingerujemy w wolną oświatę, ingerujemy w to, co jest domeną samorządów. Szanowni państwo, trudno, jakoś to zniesiemy. Nie jesteśmy strachliwi i te pokrzykiwania z Brukseli jesteśmy w stanie wytrzymać. Na pewno nie odejdziemy od tych postanowień, o których mówię. I proszę państwa,
To jest nasz fundament naszej polityki, jeśli chodzi o ochronę polskiej rodziny, ochronę polskich dzieci przed narzucaniem ideologii. Ale jest jeszcze druga strona tej naszej polityki, która można powiedzieć jest polityka prorodzinna. Jaką jest polityka prorodzinna? To jest również ekonomiczne wzmocnienie polskich rodzin. My, szanowni państwo, 4 lata temu diametralnie zmieniliśmy kierunek polskiej polityki. Kiedy wygraliśmy wybory w 2015 roku, odrzuciliśmy w wielu obszarach tą politykę, która była prowadzona w Polsce przez 25 poprzednich lat, niezależnie od tego, kto w Polsce rządził. Niezależnie, czy wygrywało SLD, czy PSL rządziło, czy Platforma Obywatelska, czy jeszcze AWS po drodze, to praktycznie zawsze ta polityka była realizowana taka sama. A to była polityka, w której zainteresowaniem państwa cieszyła się tylko naprawdę wąska grupa społeczeństwa. Tylko tak zwane elity, chociaż nie wiem, czy akurat to określenie do tej grupy pasuje, bo elita to jest ktoś nadzwyczajny w tym rozumieniu pozytywnym. A często te elity postkomunistyczne w Polsce były elitami tylko z nazwy, natomiast w żadnym wypadku nie można było ich traktować jako coś pozytywnego w dziejach naszego, w życiu naszego państwa. Więc zeszliśmy z tej drogi zainteresowania elitami na drogę zainteresowania zwykłymi Polakami. I to stało to było fundamentem tych decyzji, które podjęliśmy zaraz po ostatnich wyborach parlamentarnych, czyli wprowadzenia ogromnym kosztem, ogromnym wysiłkiem, bo trzeba to powiedzieć, ogromnym wysiłkiem całego państwa i całego społeczeństwa, wielkich programów społecznych, które miały wzmocnić ekonomicznie polską rodzinę. Bo my przez 20 właśnie kilka lat w Polsce mieliśmy taką sytuację, że te rodziny, które chciały realizować w pełni siebie, chciały w pełni realizować również swoją społeczną funkcję, jaką jest posiadanie dzieci, te rodziny były w Polsce dyskryminowane. Jak popatrzyliśmy na statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, różnego rodzaju organizacji, które badały poziom zamożności w Polsce, a właściwie poziom biedy w Polsce, bo one głównie tym się zajmowały, to te rodziny, które decydowały się na posiadanie większej ilości dzieci, to były te rodziny, które zostały zepchnięte w Polsce na margines ubóstwa. Jak popatrzyliśmy na to, jaki procent rodzin wielodzietnych znajduje się w tym obszarze nędzy i ubóstwa, to stwierdziliśmy, że taka polityka, która była prowadzona, nie może być dalej prowadzona, bo ta polityka zmierza wprost do wyniszczenia polskiego narodu. Polski naród, w którym nie rodzą się dzieci, w którym rodziny nie chcą mieć dzieci, nie chcą albo nie mogą, bo często te decyzje o tym, żeby nie było dzieci w rodzinach albo żeby poprzestawać na jednym dziecku były najczęściej, to były decyzje ekonomiczne. Najczęściej one wynikały z tego, że polskie rodziny nie czuły wsparcia ze strony polskiego państwa, że nie obawiały się tej wielkiej odpowiedzialności, jaką będzie posiadanie dzieci w sytuacji, kiedy nie ma wsparcia, nie ma perspektyw na dobrą pracę, nie ma perspektyw na mieszkanie, nie ma perspektyw na godne życie. To spowodowało zapaść demograficzną, to spowodowało, że zaczęliśmy jako naród wymierać, co w połączeniu z wielką emigracją, która spowodowała, że z Polski wyjechało 2,5 miliona młodych ludzi, spowodowało, że perspektywy rozwoju nas jako narodu były bardzo czarne. A prognozy demograficzne wskazywały, że będzie gwałtownie maleć w Polsce ilość urodzeń, a tym samym będą oddalały się perspektywy tego, abyśmy jako naród się rozwijali. Dlatego zdecydowaliśmy, że pierwszym programem, jaki prowadzimy, będzie właśnie program wsparcia dla rodzin z dziećmi, kierowany bezpośrednio do dzieci. Czyli program 500+, na początku od drugiego dziecka, bo na tyle sobie mogliśmy wtedy pozwolić, to i tak był koszt roczny 23 miliardów złotych. W trakcie naszych rządów, kiedy udało nam się doprowadzić do zapełnienia budżetu państwa, to udało nam się doprowadzić do tego, że przestały z tego budżetu, jak z takiego durszlaka dziurawego, uciekać pieniądze. Rozszerzyliśmy ten program od pierwszego dziecka. On dzisiaj kosztuje 40 miliardów złotych rocznie. To jest, szanowni państwo, żeby pokazać, jaka to jest skala, to jest mniej więcej 10% całych wydatków budżetowych Polski. My mamy budżet na przyszły rok zaplanowany na poziomie 420 miliardów złotych, z tego 40 miliardów
wydajemy na program 500+. I wydajemy, i dobrze, że wydajemy, bo to są rzeczywiście pieniądze dobrze zainwestowane. Pieniądze, które spowodowały, że polskie rodziny odzyskały tą swoją również ekonomiczną moc. Że te rodziny, które często latami, a właściwie być może nigdy nie były w stanie sobie pozwolić na zakup nawet takich podstawowych rzeczy do życia, czy chociażby wyjechać na wakacje, czy zrealizować jakieś inne marzenia, wreszcie mogły odzyskać tą godność i poczuć się, że są pełnoprawnymi uczestnikami naszego społeczeństwa i że państwo polskie o te rodziny dba. Udało nam się, szanowni państwo, również zahamować spadek ilości urodzeń. Oczywiście nie ma przełomu w tej chwili, to też chcę wyraźnie powiedzieć. Również dlatego, że dzisiaj tymi, którzy dzisiaj mają dzieci, tymi, którzy dzisiaj są w tym wieku, że mogą mieć dzieci, to jest nisz demograficzny. Czyli tych potencjalnych ojców i matek jest dzisiaj stosunkowo mało, ale w stosunku do prognoz, które były formułowane przed naszymi rządami, które wskazywały gwałtowny spadek ilości urodzeń, nam się udało osiągnąć znacznie wyższy dzisiaj poziom urodzeń w Polsce. Czyli możemy powiedzieć, że zahamowaliśmy ten fatalny trend gwałtownego spadku urodzeń. W tej chwili ustabilizowaliśmy sytuację, przychodzi czas na to, żeby również odbić się tutaj i spowodować, że tych urodzeń będzie więcej. Temu oczywiście nie tylko będzie służył ten program 500+, ale również inne działania, które podejmujemy. Ten program mieszkaniowy, który bardzo powoli się rozwija, dlatego, bo wymaga rzeczywiście bardzo wielkich przygotowań, bardzo wielkiej pracy. No, mieszkania to nie jest rzecz, którą się buduje w ciągu kilku tygodni, czy nawet kilku miesięcy. Musieliśmy pozyskać odpowiednie działki, odpowiednie lokalizacje, zmienić prawo w wielu obszarach, znaleźć mechanizmy finansowania. To wszystko dzisiaj mamy już i w następnej kadencji jesteśmy w stanie rzeczywiście ten program mieszkaniowy na większą skalę już, zdecydowanie większą skalę realizować, tak żeby on również zaspokoił ten ogromny głód mieszkań, bo dzisiaj to jest również jeden z powodów, dla których rodziny, polskie rodziny obawiają się o swoją przyszłość i o swoje warunki dla swoich dzieci. I tych obszarów rzeczywiście działania wsparcia rodzin, tych rodzin, które chcą mieć dzieci, tych rodzin tradycyjnych, można powiedzieć właśnie konstytucyjnych w Polsce, związków kobiety i mężczyzny, będziemy wprowadzać w następnych latach jeszcze więcej. Chcemy w ten sposób instytucje rodziny w Polsce zdecydowanie wzmocnić. Ale chcę też, szanowni państwo, powiedzieć, że my myślimy o rodzinie kompleksowej. Nie tylko jako o rodzinie ojciec, matka i dzieci, ale również myślimy o rodzinach wielopokoleniowych. To jest dla nas również niezwykle ważne. My nie zostawiamy dzisiaj na marginesie naszych zainteresowań czy naszego spojrzenia seniorów. Dla nas rodzina to jest rodzina trzy pokolenia, czasami cztery pokolenia. Prawda? Też tak się zdarza, ale w tym modelu trzypokoleniowym, kiedy to są dzieci, rodzice i dziadkowie, prawda? To jest rzeczywiście ta rodzina, która jest w naszej tradycji bardzo mocno zakorzeniona. I dlatego też zaczęliśmy w tej kadencji realizować programy wsparcia również dla seniorów, dla emerytów i rencistów. Stąd pomysł 13 emerytury, który zrealizowaliśmy w tym roku i chcę również złożyć tutaj Państwu solenne zapewnienie. Mówimy o tym publicznie, nie tylko ja tutaj, ale mówimy o tym cały czas. Jeśli za tydzień, nieco więcej jak tydzień, w niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę w Polsce i będzie mogło za polskie sprawy odpowiadać również przez kolejną kadencję, to jedną z pierwszych ustaw, jaką przedstawimy nowemu parlamentowi, będzie ustawa, która ten mechanizm 13 emerytury będzie wprowadzała na stałe. Nie jako jednorazowe świadczenie tylko w jednym roku, ale ustawą zapisane co roku świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów 13 emerytura. I zapowiedzieliśmy również, i to też zrealizujemy, że w roku 2021 wypłacimy emeryturę 14 również, czyli drugą trzynastkę w roku i również naszym zamiarem jest wprowadzić tą drugą trzynastkę jako stały mechanizm. Chcemy, żeby również polscy emeryci i renciści odzyskali godność, żeby poczuli, że również mają tych pieniędzy w portfelu więcej, nie tylko to, co dostaną od pierwszego do pierwszego będą musieli wydać, ale będą też mieli ten dodatkowy zastrzyk gotówki najpierw raz, a potem dwa razy w roku na dodatkowe zakupy, na dodatkowe potrzeby. Z tym idzie w parze również dużo wyższy niż dotychczas wzrost świadczeń emerytalnych, bo my zerwaliśmy z tą tradycją podwyżek emerytur dla polskich emerytów o kilka groszy, kilka złotych. Pamiętamy
oburzenie, słuszne oburzenie emerytów, kiedy okazywało się, że w wyniku waloryzacji dostają podwyżkę 3, 4 czy 5 zł. Prawda? Z tym zerwaliśmy. Wprowadziliśmy zasadę takiej procentowo-kwotowej waloryzacji, gdzie dla ogromnej większości emerytów jest to podwyżka minimum 70 zł. Czyli tyle rok rocznie ta waloryzacja będzie wynosiła. 70 zł, jeśli komuś nawet wychodzi z tych procentów, z tych wyliczeń, że to ma być 15, 20, 30 zł, to dostanie zawsze nie mniej niż 70. Chcemy, żeby to wymusiło również wzrost w emerytur, a nie tylko wzrost płac, no bo płace rzeczywiście również w Polsce rosną, chociaż pewnie nie wszyscy to jeszcze w tej chwili odczuwają, ale też propozycja nasza wzrostu płacy minimalnej jest skierowana do wszystkich, bo ona również jest skierowana do emerytur, bo jeśli płace rosną, to rośnie również procent waloryzacji tych emerytur co roku. Więc szanowni Państwo, mamy cały kompleksowy program wsparcia polskiej rodziny, tej rodziny tradycyjnej, wielopokoleniowej i chcemy ten program realizować. Szanowni Państwo, nie wierzcie naszym konkurentom politycznym, którzy dzisiaj obiecują wszystko. Wszystko jak leci każdemu, prawda? Z jednej strony mówią, że my stosujemy rozdawnictwo, ale z drugiej strony mówią, że sami dadzą jeszcze więcej, prawda? Więc to się wszystko, szanowni Państwo, kupy nie trzyma, jak ktoś by chciał posłuchać, co oni dzisiaj mówią. Z jednej strony ich eksperci opowiadają, że nie stać nas na 500+, nie stać nas na 13. emeryturę, że to jest właśnie coś, co zrujnuje, że to jest na kredyt. Nie, szanowni Państwo, to nie jest na żaden kredyt, chcę wyraźnie powiedzieć. Na kredyt to oni rzeczywiście żyli w Polsce, ponieważ deficyty budżetowe mieliśmy po 70, a nawet 80 miliardów złotych rocznie. My najpierw zredukowaliśmy ten deficyt budżetowy rocznie do niespełna 10 miliardów, a na przyszły rok, po 4 latach naszych rządów, na przyszły rok mamy budżet, który jest zrównoważony. Po raz pierwszy od 30 lat mamy budżet bez deficytu, więc nic nie robimy na kredyt. Nikt nie będzie musiał tego spłacać. Niech nam nie opowiadają, że będą nasze dzieci musiały spłacać to, co dzisiaj wypłacamy polskim rodzinom albo czy też polskim emerytom w postaci 13 emerytury. Nie. To wszystko jest, są pieniądze na to, są w budżecie, nie zaciągamy na to żadnych kredytów, nie postępujemy rzeczywiście tak jak nasi poprzednicy. Natomiast oni rzeczywiście dzisiaj wszystko obiecują, będą mówić, że wszystko, żeby dobrze zacytować, mówią, co dane, to nie zostanie odebrane. No zobaczymy, już raz obiecywali, że wieku emerytalnego nie podniosą i od razu podnieśli, prawda? Więc dokładnie tak samo będzie również i w tym przypadku. No, ten wspomniany przeze mnie już lider Platformy w tym okręgu, w tym naszym okręgu tutaj wyborczym, pan Riad Haidar, kiedy mówił o tym, że jest za małżeństwami homoseksualnymi i adopcją dzieci przez te małżeństwa, to mówił jednocześnie, że trzeba ograniczyć program 500+, bo on nie powinien być dla wszystkich. On powinien być tylko dla tych rzeczywiście zupełnie najuboższych. Mówił, że dla tych, co mają 2000 na głowę brutto w rodzinie, nikt inny nie powinien już tego dostawać. A my chcemy, żeby rzeczywiście to był program powszechny, żeby trafiał do wszystkich, bo tych najbogatszych naprawdę, szanowni Państwo, uwierzcie mi, zrobiliśmy symulację, to jest bardzo wąska grupa ludzi dzisiaj w Polsce. 90-kilka% osób, które dostają 500+, to jest taka normalna polska rodzina. I tutaj wprowadzanie jakichś kryteriów, mówienie o jakichś kryteriach dochodowych oznacza tyle, że ogromna większość tych polskich rodzin niczego już nie dostanie więcej. I na tym polegają te pomysły naszych politycznych konkurentów. A my chcemy dalej polskie rodziny wzmacniać. Chcemy je z jednej strony chronić właśnie przed ideologią, przed narzucaniem tej ideologii, przed niszczeniem polskiej rodziny, przed zamienieniem rodziny jako związku kobiety i mężczyzny na jakieś różnego rodzaju inne związki. No nie wiem, no, do czego to może jeszcze doprowadzić, do jakich jeszcze związków, konfiguracji, ile osób, jakiej płci, no przecież to można sobie wyobrazić, jak już raz zrobimy wyłom, to sobie można wyobrazić potem, prawda, już bardzo różne propozycje, może wielożeństwo. Następnym, dlaczego nie? No przecież w końcu w krajach muzułmańskich funkcjonuje, to dlaczego w Polsce miałoby nie funkcjonować? No, naprawdę to jest droga szaleństwa, to jest droga, która doprowadzi nas nie wiadomo dokąd. Jak raz na tą drogę, szanowni Państwo, wejdziemy, to już z tej drogi nie ma odwrotu. To pokazują nam doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej. Do zamachów terrorystycznych, to wszystko, co chciano nam narzucić i co skutecznie postawiliśmy tam w Polsce. Bo jak sobie przypomnimy 4 lata temu, jaka była dyskusja w Polsce i w Europie, że my powinniśmy przyjmować emigrantów, prawda? No to wtedy postawiliśmy skutecznie tam.
i byliśmy bardzo mocno atakowani w Europie. Bardzo mocno mówiono, że powinniśmy zostać ukarani, posadzeni na oślej ławce, a może pozbawieni praw w Unii Europejskiej. Wytrzymaliśmy to, Szanowni Państwo, i okazało się, że my mieliśmy rację. Proszę Państwa, znowu nam będą grozić i będą na nas naciskać, żebyśmy właśnie to LGBT wprowadzali. W różny sposób, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, przez różnego rodzaju uchwały, naciski, Parlament Europejski. Ale my, Szanowni Państwo, to też wytrzymamy. I na koniec się okaże, że my mieliśmy rację. Już, my to już widać, że mamy rację. Ale może oni tam na Zachodzie też zobaczą, że my mamy rację. I Szanowni Państwo, nie zejdziemy też z tej polityki wspierania ekonomicznego Polaków, polskich rodzin. To jest dla nas to, co jest najważniejszą treścią naszej polityki. My wygraliśmy wybory w Polsce. Nie po to, żeby rządzić. Ja Państwu powiem, że czasami, tak jak rozmawiamy z kolegami, naprawdę to mówimy, w opozycji to mieliśmy wygodnie. Naprawdę mieliśmy wygodnie, pracy było dużo mniej, można było przyjechać, spotkać się z ludźmi, ponarzekać na ten rząd, jak to źle działa. Pensje nam takie same płacili, czy rządzimy, czy w opozycji, ale proszę Państwa, nie po to jesteśmy w polityce, żeby być w opozycji, żeby się przyglądać, co robią nasi konkurenci. My chcieliśmy wygrać za wszelką cenę te wybory i chcemy wygrać również te najbliższe wybory. Bo potrzebna nam jest kontynuacja tych rządów, żebyśmy mogli kontynuować tą naszą politykę. Bo wiemy, że jeśli dzisiaj by, nie daj Boże, za tydzień się okazało, że przyjdą nasi konkurenci do władzy i zapewniam Państwa, że oni się porozumieją, mimo że dzisiaj mówią każdy co innego, że dzisiaj PSL mówi jedno, Lewica drugie, Platforma co innego, Konfederacja jeszcze jest się dokłada do tego wszystkiego. Wszyscy nas atakują. Ale jakby wszyscy razem mieli ten jeden głos w Sejmie więcej niż my, to oni wszyscy się natychmiast dogadają na drugi dzień. Długo nawet nie będą dyskutować. Natychmiast się dogadają, stworzą wspólny rząd. Tylko dlatego, żeby nas odsunąć od władzy i samemu przejąć w Polsce rządy. I zobaczycie Państwo, że zaczną od tego, że wszystkie te nasze reformy cofną, zlikwidują. I potrzebna nam jest ta kolejna kadencja, żeby umocnić to, co my zrobiliśmy. Kolejne 4 lata tej polityki, to już nawet jak za 4 lata okaże się, że kto inny przyjdzie do władzy, to już nie będzie mógł tego naszego modelu państwa cofnąć. Już to, co Polacy dostali, to już rzeczywiście im się wtedy nie da odebrać. I dlatego tak bardzo ważne jest w tej chwili, żebyśmy mogli tą naszą misję, Szanowni Państwo, kontynuować. Po to właśnie, żeby to SOS dla polskich rodzin bardzo mocno wybrzmiało, żeby polskie rodziny były tym dzisiaj w Polsce, co jest centrum zainteresowania polskiego państwa w każdym wymiarze, również w tym wymiarze ekonomicznego wsparcia. Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem otwarty na... Ale bardzo mocno oparty o realia i o to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił. I za to serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu też za takie bardzo naturalne reakcje, bo rzeczywiście to, co udało się, co zrobił rząd, to jest coś, co... To chyba sobie można powiedzieć, gdy 4 lata temu, bo tak było, przygotowywaliśmy się do wyborów i wierzyliśmy, że wygra Prawo i Sprawiedliwość, to chyba nawet nie wiedzieliśmy, że w ciągu 4 lat będzie można tak mocno i tak bardzo zmienić Polskę, ale powiem Panie Premierze jeszcze mocniej, że w taki sposób polskie rodziny mogą zmienić i poprawić swoje życie. I za to bardzo serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu tych, którzy mi to mówią na co dzień. Miasto Tomaszów Lubelski, program 500+, wypłaciliśmy jako, uwaga, wspólnie ze Świdnikiem, tutaj już nie, jako pierwsi w województwie lubelskim. I wiem, co mówię. Brawo. Siedzą pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Ja za chwilę przekażę Państwu głos. Jest wśród nas pan senator Jerzy Chruścikowski, który chciał też tak bardzo, znaczy krótko powiedział, że jednak chciałby się odnieść też do tych kwestii. Bardzo proszę, panie senatorze. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu, za zaproszenie, za możliwość tu wspólnego uczestnictwa. Ja tak szybko nie jeżdżę, jak pan premier, bo z pogrzebu wracamy, ale tak widać, że muszę wolniej trochę nadążyć, ale nie mam takiego boru, już dzisiaj nie boru, tylko lepszej ochrony, bo już bol skasowany, a bardzo miło mi tutaj, że Bardzo powoli jechaliśmy. No. Trzeba się było nie zatrzymywać na jedzenie.
Muszę powiedzieć tak, że już parę razy próbowałem w kolumnie jechać, to powiedziałem tak, spokojnie, oszczędzaj ten samochód. Nie jesteś tak dobrym kierowcą, jak pan premier ma kierowcę. Ale żartobliwie mówiąc, bardzo się cieszę, bo tutaj Andrzej Jaworski dużo już wspomniał. Andrzeju, pamiętasz tą wspólną walkę w Radiu Maria o radio, o telewizji, o te wszystkie działania. No, mamy od wielu lat tą współpracę i to SOS jest bardzo potrzebne i trzeba tego kontynuować, bo to po prostu nasze być albo nie być, bo te wartości, które my reprezentujemy, one muszą być kontynuowane. To dziedzictwo, co mamy przekazane przez naszych rodziców, dziadków, musimy kontynuować. Nie możemy sobie tej nową mody europejskiej wprowadzać. I to, co dobre, tak, ale to, co złe, nie musimy przyjmować, bo jak ostatnio byłem w Brukseli, a często bywam i patrzę na budynkach, co tam pisze. No równość i tak dalej, co? I gender. No to już jest hasło. Tu już wielkimi plakatami opisane, tam ma być gender, no. Czyli co? No naszych uczelni gender. No i pokazuję teraz, jakie my mamy wartości reprezentować. Już tutaj pan premier i tu wszyscy wspominali, ja do tego nie będę nawiązywał, ale jestem bardzo wdzięczny za działania pani Beaty Szydło, jak i obecnie pana premiera Mateusza, bo naprawdę wiele dobrych rzeczy zrobił. Ja, zajmując się rolnictwem, powiem tak, my stawiamy na gospodarstwa rodzinne. A gospodarstwa rodzinne to rodzina. Jak nie będzie rodziny, nie będzie gospodarstw rodzinnych. Bo będzie tylko ewentualnie farmerskie, wielkie gospodarstwa, gdzie my staniemy się najemnikami, pracownikami, a nie będziemy na własnym. Stąd bardzo mocno zabiegamy o tym i premier obecnie wiele mówi, wiele wspiera polskie rolnictwo i deklaruje, że będzie bardzo mocno walczył o to, żeby wyrównywać płatności, żeby o tą wspólną politykę razem walczyć i również o rodziny wiejskie. I tu muszę być bardzo wdzięczny rządowi, bo najbardziej tutaj pani Beata zaczęła ten program 500+, on na wsi naprawdę bardzo mocno pomógł. Ostatnio jak byłem tutaj na waszym spotkaniu w Tomaszowskim, to panie wstały i powiedziały, że dzisiaj naprawdę mamy za co dziękować, bo ja, mówię, jako nauczycielka po raz pierwszy w tym roku wyjechałem z dziećmi na wakacje. Ja wcześniej nie mogłam sobie pozwolić. Świadczy to o tym, że w tej chwili ten program tak dobrze działa, że naprawdę poprawia się sytuacja ekonomiczna i kto by chciał zaprzeczać, to naprawdę by miał dużo w tym wspólnego, że kombinuje, a nie jest tak. Więc to dobro, które się czyni na polskiej wsi jest widoczne, poprzez politykę tą, którą prowadzimy, jak również którą chcemy prowadzić. I naprawdę dziękuję panu premierowi, bo pan premier też tutaj wiele działa. Znamy się jeszcze dużo wcześniej, bo jak jeszcze byłem w Radzie Doradczej prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to wspólnie tam się spotykaliśmy z Ardanowskim, bo Ardanowski był przewodniczącym Rady i doradcą. Wiele wdzięczam tutaj tej polityki, które rozpoczął Lech Kaczyński. I tu mamy dużo tych wspólnych działań i powiem szczerze, no ta nasza znajomość dalej się kontynuuje. Mam nadzieję, że będziesz dalej premierem, no. Że będziesz mógł kontynuować. A pan senator, senatorem. A ja tylko powiem tak, poproszę jeszcze raz, powtórnie chcę startować i powiem tak, już bym nie musiał, ale dla ojczyzny, dla poświęcenia się chętnie się tutaj poddaję do weryfikacji. Jak będą pytania, proszę bardzo, będziemy odpowiedzi również. Dziękuję. Bardzo proszę, tutaj widzę pierwsze zgłoszenie. Jeżeli pan premier i pan Andrzej pozwolicie, to w konwencji pytań teraz, tak? Tak, mam takie pytanie odnośnie tej polityki LGBT. Wiadomo, gdzie jest zachodu, gender, prawda? Ewentualne sprowadzenie muzułmanów. Należy przypuszczać, że to jest narzędzie do czegoś. Co jest ostatecznym celem polityki gender, LGBT i sprowadzenia muzułmanów? Dziękuję. Proszę pana, to rzeczywiście no można domniemywać tylko, o co chodzi. Czy mi się wydaje, że chodzi o to, żeby zbudować Europę jako Europę narodów. Prawda? Żebyśmy już nie mieli do czynienia z odrębnymi narodami, które no mają swoje zasady, mają pewne swoje również swoją tradycję, swoją historię, przeszłość, swoje wartości. Tylko żeby stworzyć taką jedną wielką masę, można powiedzieć, Europejczyków, tak jak kiedyś w Związku Radzieckim miano zlikwidować wszystkie narody, które tworzyły ten Związek Radziecki, miał powstać Homo Sovieticus, czy człowiek radziecki, prawda, który właśnie miał być ukształtowany przez tą nową ideologię, to
Niestety, no jakby to nie zabrzmiało, mam wrażenie, że to jest eksperyment, który dzisiaj ma być powtórzony w wymiarze Unii Europejskiej, czyli ma być stworzony taki oderwany od zasad, od wartości, od historii człowiek, który będzie bardzo łatwo poddawał się różnego rodzaju manipulacjom, prawda? I będzie można mu narzucać różne rozwiązania, w jakim celu, no to możemy się domyślać. No, ciekawe też tutaj jest rola wielkich koncernów, myślę, międzynarodowych, które no chcą mieć takiego człowieka podatnego na reklamę, na to, żeby mu sprzedawać różnego rodzaju produkty. Więc jest to pewnie coś, co jest w interesie bardzo wielu podmiotów, nie tylko tych ideologicznych, ale również gospodarczych. I dzisiaj ta operacja trwa i to, że jednym z elementów przebudowy tego społeczeństwa ma być właśnie zniszczenie rodziny, no bo rodzina jako ta tkanka, w której przenosi się z pokolenia na pokolenie wartości, zasady, jest dzisiaj główną tamą do tego, żeby to społeczeństwo tak przebudować. Jak się zniszczy rodzinę, to już nie będzie żadnej tamy, żeby zniszczyć społeczeństwo również jako takie, no, znaczy naród jako taki, stworzyć z niego taką bezkształtną masę, skłonną do poddawania się manipulacjom i narzucaniu różnego rodzaju rozwiązań. Ja to widzę w ten sposób. To jest rzeczywiście ten ostateczny cel. A oczywiście to, że w Europie jest dzisiaj tak wielu emigrantów, którzy no, mają zupełnie inną kulturę, zupełnie inny system wartości, religię również, no, znakomicie się również temu, co robi, przysługuje, bo rozbija taką zwartość kulturową tych społeczeństw, prawda? Powoduje rzeczywiście, że te społeczeństwa są od środka rozsadzane. Stąd myślę, no to jest jedyne też racjonalne wytłumaczenie tej polityki migracyjnej, gdzie no widać, że niektórzy politycy również europejscy, no wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew interesowi własnych krajów i narodów, no otwierają drzwi do tej zupełnie niepohamowanej emigracji. Tutaj nawet nie można mówić o żadnych ekonomicznych korzyściach, bo próbowano również w ten sposób to tłumaczyć, że, no, że w Europie brakuje rąk do pracy, więc potrzeba rzeczywiście napływu tych imigrantów. Tylko problem taki, że ci imigranci w większości tutaj do pracy się nie biorą, prawda? Nie po to przyjeżdżają, żeby pracować, tylko po to, żeby brać się socjal, prawda? Czyli nie są żadną wartością dodaną, są obciążeni dla państw europejskich. No i w związku z tym no nie można tego tłumaczyć w sposób racjonalny względami ekonomicznymi. Chodzi tylko i wyłącznie o te względy właśnie takiej kulturowego przełamania dzisiaj Europy. Za tym stoją duże pieniądze, duże wpływy, bo chociażby no my nie mamy też pełnej wiedzy oczywiście o tym, jak to wygląda, ale tu się nazwisko pana Sorosza przewija non-stop, prawda, w tych różnych procesach, więc są ludzie, są środowiska, są również grupy interesów, wielkiego biznesu zainteresowane, żeby tak się właśnie stało. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Szanowny panie premierze Radakiewicz, Tomasz Wróblewski. Pierwsze moje pytanie, chciałbym się dowiedzieć, bo w czasach kadencji rządów Platformy Obywatelskiej, tej koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, a także Sojuszem Lewicy Demokratycznej, w niewyjaśnionych okolicznościach następowały zgony takich osób jak Andrzej Leter, jak komendant główny komendy policji i te sprawy do tej pory nie zostały wyjaśnione. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, rządząc przez 4 lata, nie mógł do tej pory tych spraw wyjaśnić, co autentycznie się stało? Czy rzeczywiście ci panowie popełnili samobójstwo, czy to były zabójstwa? Bo wiadomo, że kiedy Andrzej Leper miał być odwołany z funkcji wicemarszałka Sejmu, wówczas 25 minut miał wystąpienia i przez ten czas no, podsumował politykę Platformy Obywatelskiej z polityką Stronnictwa Ludowego z tej złodziejskiej prywatyzacji. Czy panu wicepremierowi coś wiadomo na temat tego, czy autentycznie Andrzej Leper chciał się spotkać właśnie z panem Jarosławem Kaczyńskim, żeby te sprawy wyjaśnić? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest za przywróceniem kary śmierci? I ostatnie pytanie, no co z tą Ukrainą? Jak długo jeszcze Polska będzie się poniżała? Jak długo jeszcze Ukraińcy będą nas poniżać na arenie międzynarodowej? Jak długo jeszcze nie będą szanowane ofiary właśnie mordów na Wołyniu i Podolu? I to tyle, panie wicepremierze. Bardzo, bardzo proszę o odpowiedź. Będę w odwrotnej kolejności w takim razie odpowiadał. Jeśli chodzi o nasze relacje z Ukrainą, no, szanowni państwo,
My, wydaje mi się, że bardzo twardo podnosimy dzisiaj te sprawy, o których pan powiedział. No dzisiaj relacje polsko-ukraińskie, no powiem tak oględnie, nie należą do najlepszych. Prawda? Nie należą do najlepszych. Mamy nadzieję, że nowy prezydent Ukrainy zmieni politykę, ale bardzo wyraźnie to zostało również panu prezydentowi Zełenskiemu powiedziane przez prezydenta Dudę, że dopóki ta polityka ukraińska będzie szła w tym kierunku, żeby na przykład nie pozwalać nam, Polakom, uczcić naszych ofiar, prawda? Czy przeprowadzić ekshumacji tych ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Jeśli w dalszym ciągu będzie no, fundamentem polityki historycznej ukraińskiej gloryfikacja Bandery, prawda? I UPA, no to nie ma mowy o tym, żeby te relacje polsko-ukraińskie wróciły do normy. To zostało bardzo wyraźnie powiedziane. No, z tego co wiem, padły deklaracje ze strony prezydenta Ukrainy, że tutaj będzie chciał tą politykę zmienić, ale my czekamy na fakty, prawda? Nie na obietnice, tylko na fakty. Więc nie ma takiej mowy, żebyśmy my odpuścili nasze polskie sprawy, położyli je na tym ołtarzu relacji polsko-ukraińskich. Oczywiście Ukraina jest dla nas ważna jako kraj, bo my wiemy, jaką politykę dzisiaj prowadzi Rosja, jakim zagrożeniem jest Rosja dla nas również, ale również dla innych krajów naszego regionu i wiemy, że niepodległe państwo ukraińskie to jest również racja stanu nasza, żeby, bo ona jakby to niepodległe państwo ukraińskie oddala niejako Rosję od nas, prawda? Natomiast no, to nie oznacza, że my mamy oczy przymykać na to wszystko, co się na Ukrainie dzieje. Ja powiem szczerze, sam byłem jeszcze, kiedy współpracowałem z panem prezydentem Kaczyńskim, miałem okazję raz z panem prezydentem być na Ukrainie właśnie w miejscowości Huta Pieniacka. Tam pojechaliśmy uczcić ofiary zbrodni w UPA na Polakach i to, jak zostaliśmy tam wtedy przyjęci, jak został przyjęty, ja to pan Licho, ale pan prezydent Lech Kaczyński, jak został przyjęty przez ogromne manifestacje nacjonalistyczne Ukraińców, którzy nie chcieli dopuścić prezydenta do tego miejsca, gdzie była spalona wieś, no to mi to wtedy uświadomiło, jak ogromne są na Ukrainie pokłady antypolskie, prawda? Jak bardzo mocno rzeczywiście tamte środowiska ukraińskie nienawidzą Polski i nie są skłonne do tego, żeby rozliczyć tą historię. Więc no my mamy tego świadomość i jak mówię, tutaj zachowujemy się w sposób, no wydaje mi się w tej chwili bardzo twardy. Miałem okazję być, w tym roku to było, wiosną tego roku, razem z premierem Glińskim na Ukrainie przebywaliśmy w Charkowie na cmentarzu polskich oficerów. Tam było spotkanie z wicepremierem Ukrainy, tym wicepremierem odpowiedzialnym również za kwestie kultury i za kwestie właśnie historyczne. I pan premier Gliński w mojej obecności bardzo twardo wicepremierowi Ukrainy powiedział, że jeśli nie zostaną rozwiązane i przyjęte nasze oczekiwania dotyczące chociażby ekshumacji, nie ma mowy żadnej normalizacji stosunków polsko-ukraińskich. To zostało bardzo twardo wyartykułowane. Tak, ja podzielam pana oczekiwanie, żeby wyjaśnić te wszystkie tajemnicze sprawy z czasów rządów naszych poprzedników. Nie tylko te tajemnicze samobójstwa czy pseudo-samobójstwa, ale też i przede wszystkim wielkie afery, które w tym czasie miały miejsce. Ja muszę powiedzieć, że my się chyba nie spodziewaliśmy, szanowni państwo, tak bardzo optymistycznie podchodziliśmy do możliwości takiego procesowego ustalenia wszystkich spraw i złapania winnych. Nasi konkurenci z Platformy działali w sposób niezwykle przebiegły. Jeśli chodzi chociażby o afery gospodarcze, ogromne afery gospodarcze, gdzie my widzimy pewne efekty, niezwykle trudno jest znaleźć odpowiednie dokumenty, dowody, takie, które by się nadawały do tego, aby można było iść z aktem oskarżenia do sądu, prawda? Bo jakie jest sądownictwo, no to chociażby jak jest nastawione sądownictwo, to chociażby mogliście wszyscy państwo, no ile, wczoraj, przedwczoraj usłyszeć z tych taśm Neumana, prawda, gdzie on jest pewny, nikogo z nas nie skażą, prawda, nikogo, aż przed wyborami na pewno nikogo nie skażą, możemy być spokojni, prawda. No wiadomo, że sądy są bardzo łaskawe dla naszych konkurentów politycznych i nawet przy dosyć mocnych dowodach nie możemy liczyć na to, że zapadną wyroki, a powiem więcej, nawet nie możemy liczyć na to, że przy bardzo mocnych dowodach będą areszty, bo było kilka przykładów już w tej kadencji, gdzie łapano, no może nie takich najważniejszych polityków, bo
akurat Gawłowskiego udało się wsadzić do aresztu. Natomiast tam były już tak twarde dowody, że nawet te sądy łaskawe już nie były w stanie go obronić. Ale gdzie łapano no niemalże na gorącym uczynku tak zwanych menadżerów, prawda, tych prezesów, wiceprezesów w wielkich zakładach. I okazywało się, że był wniosek do sądu z prokuratury o areszt i, jak powiem, sąd się na ten areszt nie godził, wypuszczał, prawda? No i taki był szedł sygnał, można grać. Więc sprawa jest rzeczywiście niełatwa. No a już jeśli chodzi o te samobójstwa, o które pan mówi, no to już jest powielokroć niełatwa, no bo po prostu nie ma żadnych poszlak, żadnych śladów, żadnych dowodów. To są tego typu sprawy, że jak się od razu w ciągu kilku godzin po zdarzeniu nie dokona odpowiedniego zabezpieczenia dowodów, nie dokona się chociażby sekcji, żeby ustalić, czy nie były obecne w organizmie środki odurzające, no to potem już się właściwie nic nie ustali, prawda? Więc chyba, że przy jakiejś innej sprawie wyjdzie, że ktoś gdzieś, prawda, zostanie w innej sprawie złapany i zacznie sypać. No to tak można powiedzieć, prawda? To wtedy jest rzeczywiście być może szansa na to, że kiedyś się dowiemy, jak rzecz wyglądała. No na razie przykro mi to powiedzieć, ale w tych sprawach nasze służby, prokuratura również, nie były w stanie rozwikłać tych spraw, prawda, czy rzeczywiście, tak jak się domyślamy, no bo rzeczywiście była to seria bardzo dziwnych zdarzeń, prawda, i bardzo dziwnych zbiegów okoliczności, jakie się zazwyczaj w życiu nie zdarzają, więc możemy się tylko domyślać, jak to wyglądało naprawdę, ale niestety żadnych dowodów nikogo za rękę nie jesteśmy w stanie w tej chwili złapać. Wie pan, z tym jest problem taki, no, że my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej jest wspólne prawo takie, które mówi, że kara śmierci nie obowiązuje. Nie może być kary śmierci. W związku z czym no, wprowadziliśmy, można powiedzieć, coś w zamian, czyli bezwzględne dożywocie. Prawda? Czyli no, nie może być rzeczywiście tak, żeby najgorsi przestępcy, tacy, którzy no, grożą cały czas społeczeństwu i uczciwym ludziom, nawet po odsiedzeniu 25 lat wychodzili, albo nawet po tym, jak zostanie im dożywocie orzeczone, to się okazuje, że po 20 latach wychodzą, prawda, z tego dożywocia za dobre sprawowanie, prawda? I wyjdzie i znowu kogoś zabije. No więc wprowadziliśmy ten przepis o bezwzględnym dożywociu, takim, że w tym przypadku, kiedy rzeczywiście są najbardziej odrażające zbrodnie, po prostu nie ma możliwości wyjścia przed terminem, prawda? Czy no, przed terminem, czy przed końcem żywota, no, w tym przypadku. Więc można powiedzieć, efekt mamy no, podobny jak kara śmierci, ale samej kary śmierci po prostu niezależnie od dyskusji, bo w naszym rządzie i w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo wiele osób, które no, są zwolennikami przywrócenia kary śmierci, chociaż to minister Ziobro o tym mówił, prawda, publicznie. Natomiast no, z punktu widzenia naszej obecności w Unii Europejskiej nie jesteśmy w stanie tego w tej chwili przywrócić. Bo z tego, co słyszałam w telewizji, było to podawane, że są organizacje może, albo takie agencje, które zajmują się tropieniem tych pieniążków, ich przepływów i do jakiej kieszeni one trafiły. Czy nasz rząd podejmie jakieś kroki w tej sprawie? Bo to są ogromne pieniądze. No ogromne, 260 miliardów złotych, prawda? Tyle wypłynęło. No jak państwu powiedziałem, 400 miliardów to jest roczny budżet Polski. No więc przez 8 lat rządów Platformy grubo ponad połowę budżetu, prawda, wyprowadzono rocznego. My staramy się oczywiście dojść do tego, nie tylko do złapać tych, którzy, tak powiem, kręcili tym interesem, prawda? No tutaj jakby to nie jest tak, że to jest jeden interes oczywiście, prawda? To jest w ten sposób, że to jest ogrom różnego rodzaju organizacji przestępczych, które tutaj no, zleciały się do Polski jak, no, można powiedzieć, sępy do padliny, prawda? Polska jako kraj stworzony został taki system prawny, który właściwie pozwalał bezkarnie kraść, prawda? Czyli wprowadzono takie przepisy dotyczące zwrotu VAT-u. Proszę sobie wyobrazić, że przez wiele miesięcy zarządów PO-PSL istniał taki przepis, że o zwrot VAT-u w Polsce mogła wystąpić firma, która nigdy nie była w Polsce zarejestrowana, działała sobie, powiedzmy, nie wiem, w Nowej Zelandii, tam miała swoją siedzibę, sprzedawała swoje towary na całym świecie, w ogóle nie zahaczając o Polskę, a w Polsce mogła wystąpić o zwrot VAT-u. No takie były, szanowni państwo, takie były przepisy i po prostu
przestępcy z tego korzystali. No, prawda? No, rząd polski wyłożył jakby na tacy możliwość wyprowadzania pieniędzy z budżetu i to się kręciło w najlepsze rzeczywiście przez długi okres czasu. Nie było żadnych praktycznie działań ze strony przede wszystkim Ministerstwa Finansów, no bo to jest to ministerstwo odpowiedzialne rządu, ale powiem Państwu więcej. Donald Tusk zaraz na początku swoich rządów nakazał, jako wtedy będąc premierem, ale jednocześnie koordynatorem służb specjalnych, popełnił przez pewien czas osobiście tę funkcję, nakazał likwidację całego pionu do walki z przestępczością gospodarczą w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc, Szanowni Państwo, no jeśli premier rządu każe zlikwidować w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zlikwidować cały pion do walki z przestępczością gospodarczą, czyli właśnie również tą podatkową, no to to jest, jak to traktować? No to dla przestępców to jest sygnał, można kraść, prawda? No nikt was nie będzie śledził teraz, prawda? Nikt was nie będzie łapał. No więc nie ma się co dziwić, że takie ogromne szkody nastąpiły. Ja miałem okazję rozmawiać wiele miesięcy temu z profesorem Modzelewskim. On mi powiedział, że wysyłał non-stop pisma, ponieważ widział, po wskaźnikach widział, ile tych pieniędzy ucieka. Non-stop wysyłał pisma do premiera, wicepremiera Rostowskiego, ministra finansów, gdzie zwracał uwagę na skalę tych przestępstw VAT-owskich i mówi, na ileś pism nie otrzymał odpowiedzi. Wreszcie jak molestował tymi pismami, to mu Rostowski odpisał, resort nie dostrzega tego problemu. Pokazywał mi to pismo, no, rzeczywiście podpisane przez Rostowskiego. No więc tak to wyglądało. Ostatnio nawet Najwyższa Izba Kontroli, jeszcze kierowana przez Kwiatkowskiego, czyli no jeszcze człowieka z PO, prawda, zrobiła raport, mamy ten raport, przecież on jest dostępny, gdzie oni opisali jakby całą bezczynność również państwa w tamtym okresie. I oczywiście to posłużyło również Komisji Śledczej jako powód do tego, żeby wystąpić o postawienie przed Trybunałem Stanu, prawda? Tuska, Kopacz, Rostowskiego i Szczurka jako ministra finansów. I mam nadzieję, że będziemy mieli na tyle dużą większość w parlamencie po tych wyborach, że będziemy mogli skutecznie przed Trybunałem Stanu postawić, żeby chociaż tą polityczną odpowiedzialność ponieść. Dzisiaj praktycznie namierzenie tych pieniędzy w sytuacji, kiedy my musimy się jako państwo no, działać legalnie, prawda? Czyli musimy dostawać informacje od organów finansowych tych krajów, prawda? To jest, mówimy o całym świecie, prawda? Natomiast te pieniądze głównie trafiały do takich miejsc na świecie, takich rajów podatkowych, prawda? Miejsc takich jak Kajmany, prawda? Gdzie instytucje polskiego państwa, prokuratura, służby, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo również w różnych sprawach działa, okazuje się, dostaje informacje, no jak się pytają się instytucje, to dostają informacje, że to jest objęte tajemnicą tam bankową, prawda, i oni takich informacji nie udzielają. No więc namierzenie tych pieniędzy, podejrzewam, będzie szalenie trudne. Natomiast udało się na szczęście namierzyć bardzo wielu przestępców, prawda, bo to może nie jest tak spektakularne jak to, gdyby się okazało, że któryś z ważnych polityków Platformy trafia do więzienia, prawda, no to byłoby spektakularne. Natomiast to, że setki, dzisiaj pewnie setki, może nie wiem, może duże setki osób, które były bezpośrednio w ten proceder zaangażowane, prawda, które wystawiały te faktury, prawda, które kręciły tymi karuzelami VAT-owskimi, to rzeczywiście codziennie praktycznie jak się śledzi media, to codziennie są informacje, że kolejne osoby są zatrzymywane, prawda? Czyli są wyłapywane te osoby, prawda? W dużej mierze często są to tak zwane słupy niestety, prawda? Organizatorzy są nie do namierzenia często, bo są to organizatorzy, którzy są to jakieś międzynarodowe szajki, które, prawda, mafie międzynarodowe, które tutaj właśnie z tego dziurawego prawa i z tego, tej nieudolności polskich służb i polskiego rządu po prostu korzystały. Zresztą to tak jest, że to są takie firmy, które właśnie wyłapują takie ofiary, prawda? Jak my zaczęliśmy w Polsce bardzo mocno uszczelniać ten system podatkowy, no to mieliśmy informacje z różnych krajów na świecie, że się te firmy, te karuzele poprzenosiły tam, prawda? No bo to już u nas było po prostu trudno, już się nie dało grać. To wcześniej na przykład Czechy i Słowacja były takimi krajami, które były dopadnięte, ale no Czesi bardzo wcześnie wprowadzili skuteczne mechanizmy chroniące właśnie swój system podatkowy, dużo wcześniej niż Polska, a Polska jakby stała się wtedy wystawiona na żer tych mafii, prawda? Więc no tu ja jestem tu niestety pesymistą. Znaczy to tak jest, że jakby już niestety to żeśmy stracili prawdopodobnie. Szkoda.
Szanowni Państwo, wiem, że jest wiele pytań i na każde z nich Pan Premier... Znaczy, jeżeli są pytania, Pan Premier... To, co Premier mówił wcześniej, czyli te gender i tak dalej, to, my to, to ja to wiem, bo ja to i przyjeżdżam przez całą Europę i tak dalej. Pytań, tak jak tu Pan wspomniał, byłoby może na całą noc. Natomiast chciałbym zapytać takie pytanie o wymiar sprawiedliwości. Czyli jakby mamy swojego prezydenta, no w tym sensie swojego, czyli na niego głosowałem. I tu jest wetowanie ustaw. Czyli kiedy my to wejdziemy w tym, że my to wyczyścimy, te, w końcu te sądy, o których Pan wspomniał. Dziękuję bardzo. Chciałbym Panu powiedzieć tak. Głęboko w to wierzę, że uda nam się to w następnej kadencji zrobić do końca. I powiem Panu, co jest nam do tego potrzebne, żeby to zrobić. Czego nam zabrakło? Może inaczej. Czego nam zabrakło teraz, prawda? Zabrakło nam takiego mocnego, bardzo mocnego mandatu, który by pozwolił również przeciąć pewne sprawy w Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że my mieliśmy w ostatnich wyborach do Sejmu, zdobyliśmy 37% głosów, prawda? Zaledwie 37% głosów. To było zrządzenie niebios, że przy 37% my w ogóle zdobyliśmy większość do rządzenia, prawda? Bo nigdy jeszcze nikt, Platforma miała w 2011 41% i nie miała większości, prawda? Nigdy się tak to nie ułożyło w ten sposób, że SLD nie weszło, prawda, do Sejmu, że Korwin-Mikke wtedy, prawda, nie wszedł, że nie wiem, kilkanaście procent głosów dzięki temu się, można powiedzieć, zmarnowało, a tym samym zasiliło tego najsilniejszego. I my tutaj ciągle byliśmy pod taką presją, że my nie mamy mandatu do tego, żeby tak przebudowywać bardzo ustrój w Polsce, jak zupełna przebudowa funkcjonowania sądu. Bo to, co my chcemy zrobić, to rzeczywiście całkowicie przebudować cały model funkcjonowania sądu. Prawda? No, sądy w Polsce, tak to zostało ukształtowane po 1989 roku, były państwem w państwie. Prawda? I dalej są w tej mierze. Prawda? Czyli nie podlegają żadnej kontroli nikomu, niczyjej, prawda? Wszyscy inni podlegają, politycy podlegają, no bo idą do wyborów raz na 4 lata, prawda? I można ich zagłosować albo jednych, albo drugich wyrzucić, jak się chcą. Sądy nie, żadnej kontroli. Sędziowie sami się mieli wybierać, sami kontrolować, prawda? Sami karać dyscyplinarnie między sobą. No, efekt był taki, no, znacie Państwo pewnie w powiedzenie kruk krukowi oka nie wykole, prawda? No taki był też efekt, znakomicie to działało właśnie w sądownictwie, prawda? Całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą. My to zaczęliśmy zmieniać, bo bez zmiany tego, tu jest wiele obszarów zmiany, ale bez zmiany tego modelu takiego, że sądownictwo jest całkowicie poza jakąkolwiek społeczną kontrolą, trudno mówić o jakiejś zmianie jakości, prawda? To oczywiście jest kwestia kadr, prawda, które są takie, a nie inne. Tego, jak te kadry mają być nabierane, jakie mają mieć kwalifikacje, jakie właśnie mają być te mechanizmy dyscyplinujące, do, żeby tacy sędziowie, kto jak ukradnie 50 zł staruszce, prawda, tak jak się to zdarzyło, no to żeby nie mógł się czuć bezkarny, prawda, tylko że takiego się po prostu eliminuje, a nie się w najgorszym wypadku przesuwa z sądu do sądu, prawda, no bo to tak funkcjonowało. Więc jak my się wzięliśmy za tą całą przebudowę takiego, można powiedzieć, filozofii sądownictwa w Polsce, no to się natychmiast spotkaliśmy z kontrą i tu w kraju bardzo mocno, i w Europie. I, no i wspomniał Pan również o tym, no to było też jakby przykre zaskoczenie dla nas, nie ma co mówić, prawda, tutaj również ze strony Pana Prezydenta. Wiem, że jakby no w dobrej wierze Pan Prezydent też chciał jakby złagodzić, bo rozmawialiśmy na ten temat, złagodzić też te reakcje. Ale no, efekt był taki, że my tej reformy do końca nie doprowadziliśmy, prawda? Ona jest zaczęta, dopiero zaczęta. Trochę nam się udało obronić tych instytucji, jak chociażby Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, no bardzo jest solą wokół dla tej kasty sędziowskiej, ale oczywiście ogromna robota jest przed nami. No my żeśmy też i procedurę pozmieniali, są nowa procedura karna, nowa procedura cywilna, to jest wszystko podtrzymywane, ale ten proces takiego uzdrawiania sądu w tym wymiarze organizacyjnym i kadrowym, on został zatrzymany, prawda? I nie został doprowadzony do końca. Więc nam teraz, żebyśmy mogli mieć taką siłę rzeczywiście do tego, żeby to sądownictwo dalej zmieniać, to my musimy mieć ogromny mandat społeczny.
prawda, żeby nam już nie mówili nigdzie, ani w Polsce, ani w Europie, że na was głosowała tylko 1/3 ludzi w Polsce i w związku z tym wy nie możecie takich dużych zmian robić, prawda? Bo jest konstytucja, bo są konstytucyjne zapisy, nawet jak się spieramy o to, co one do końca znaczy były, to żebyśmy mogli powiedzieć, nie, mamy mandat do tego, bo mamy za sobą głosy ponad połowy Polaków, prawda? I dlatego nam jest tak bardzo potrzebna teraz ta wygrana, nie tylko wygrana, prawda? Nie tylko, żeby wygrać. Nawet nie tylko, żeby wygrać tak, żeby samodzielnie rządzić, bo znowu przy dobrym układzie pewnie 43%, to co tam sondaże w większości pokazują, to nam wystarczy, prawda? Żeby mieć te 230 tam parę mandatów w Sejmie. Tylko znowu będą nam mówić cały czas, no ale większość na was nie głosowała. Nie macie tego mandatu, prawda, społecznego. A gdyby nam się udało przekroczyć 50%, a ja wierzę w to, że to się nam może udać, prawda? Że naraz zagłosuje 51, 2, może więcej, prawda, Polaków, że w przyszłą niedzielę wieczorem po 21, jak słupki zaczną rosnąć w telewizji, prawda, tych badań pod lokalami, to przekroczymy 50%, prawda? No to wtedy, jak przekroczymy 50%, to już nam nikt nie powie, że my nie mamy mandatu, prawda? Czyli, bo mamy większość niż połowę ludzi, którzy głosowała, jest za nami, prawda? I my możemy rzeczywiście zmieniać Polskę i również zmieniać sądownictwo w odważny sposób, prawda? I to nam też da ogromny mandat w Europie, prawda? Tam w Brukseli, bo nie będą nam mogli blokować, bo będziemy mówić, ale społeczeństwo tego oczekuje, prawda? Proszę, zagłosowało, mówiliśmy, że będziemy robić reformę sądów, jeszcze bardziej dogłębną, dalej pójdziemy, dostaliśmy mandat społeczny do tego i mamy prawo to robić, bo inaczej, jeśli tego nie zrobimy, to będzie wbrew demokracji, prawda? Bo w demokracji musimy wypełnić wolę obywateli, więc tak jest nam bardzo potrzebna w tej chwili rzeczywiście ta taka wysoka wygrana, która przypieczętuje po prostu, prawda? Że powie tak, idziemy właściwą drogę i pójdziemy jeszcze dalej. I nawet jak tego nie będzie, no jak będzie mniej trochę niż my się dalej będziemy rządzić, no to też będziemy oczywiście dalej to robić, prawda? Natomiast bardzo by nam pomogło, gdyby to było 50+. Bardzo proszę, ale to już naprawdę, ja muszę też zadbać trochę o zdrowie pana premiera przed... Panie premier, znaczy nie, jest bardzo dobrze, jak powiedział, że jest bardzo dobrze, ale ten ostatni tydzień będzie wymagał wiele wysiłku. Jacek Sikora, bardzo proszę. Panie premierze, jesteśmy zaszczyceni, że zechciał pan kandydować jako jedynka z naszego regionu, ale... I rozumiem, jak bardzo ważne jest nie tylko wygranie, ale właśnie to zdecydowane wygranie. I na przykładzie sądów widać to. Ale jest jeszcze jeden problem i myślę, że chciałbym prosić pana tutaj o taką deklarację, bo na dzień dzisiejszy właśnie z tego braku tych iluś głosów, bo wiemy, że to w Sejmie, no to jest taka układanka, że kilkoma głosami możecie pewne rzeczy przegłosowywać. Chodzi o opowiedzenie się za życiem. Czy pan nam obieca, że jeżeli zdecydowanie wygracie, to pozostanie załatwione? Dzisiaj pan mówił o dekalogu, chodzi o piąte przykazanie. Duża część waszego elektoratu waha się, on ma z tym problem. Proszę o taką deklarację. No więc ja powiem tak, szanowni państwo. Ja mogę jedno powiedzieć, że dopóki my będziemy rządzić, to na pewno nie dopuścimy do tego, żeby te pomysły, które przecież są bardzo mocne w Polsce obecne, żeby liberalizować prawo aborcyjne, żeby to kiedykolwiek mogło się zdarzyć. Przecież to, że do Sejmu trafił obywatelski projekt zaostrzający prawo, to prawo aborcyjne, ale jednocześnie trafił, pamiętajmy, projekt, który również miał odpowiednią ilość podpisów, który chciał liberalizować, prawda? Czy chciał wprowadzać aborcję na życzenie. Czy my jesteśmy za tym, żeby utrzymywać dopuszczalność aborcji w takim wymiarze, jak jest dzisiaj? Nie, nie jesteśmy za tym. Znaczy jesteśmy za tym, żeby ta aborcja eugeniczna, która dzisiaj jest legalna, prawda, żeby ona nie było jej w polskiej prawie dopuszczalności. My bardzo długo zastanawialiśmy się, jak do tego podejść, bo to są tematy trudne z tego względu, że każda akcja może wywołać reakcję, prawda? I bardzo się obawiamy tego, a przecież wiemy, że nie będziemy rządzić w nieskończoność, prawda? Każde rządy się kończą w demokracji. To nie w demokracji też, jak pokazała historia, ale szczególnie w demokracji. Co 4 lata można stracić władzę,
prawda? I teraz my się bardzo tego obawialiśmy, że jeśli pójdziemy taką drogą właśnie, że dokonamy prostej, no to jest prosty zabieg, oczywiście można to zrobić, czemu nie, ma się ma większość, można wszystko przegłosować, prawda? Czyli, że jeśli byśmy przegłosowali zmianę zapisów obowiązujących dzisiaj ustawy, to jeśli my przegramy wybory, to natychmiast reakcja będzie w drugą stronę jeszcze głębsza. Prawda? Czyli tą samą drogą przyjdą nasi konkurenci i po prostu wprowadzą takie liberalne przepisy, jak funkcjonują no właściwie we wszystkich krajach zachodniej Europy. Więc naprawdę po głębokim namyśle. To był bardzo głęboki namysł. I wiedzieliśmy, że się narazimy również na krytykę ludzi, którzy nas popierają w tym zakresie. Prawda? No to jest szczególnie trudne. Podjęliśmy taką decyzję, żeby tą sprawę skierować do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny eugenicznej aborcji, opierając się na konstytucyjnym zapisie ochrony życia ludzkiego. Po prostu mamy nadzieję, taka jest nasze przekonanie, że nie może być innego orzeczenia tutaj Trybunału, jak właśnie takie, że dopuszczalność aborcji wobec no, dzieci z różnego rodzaju upośledzeniami, chorobami, prawda, tak jak to dzisiaj jest, że to jest niezgodne właśnie z konstytucyjną ochroną życia i że taki wyrok Trybunał wyda. Co nam to da? No, da nam to, że będziemy mieli konstytucyjną gwarancję tych zapisów. Czyli nawet jak przegramy wybory, to i przyjdą do władzy nawet najwięksi lewacy, prawda? To nie będą mogli wprowadzić swoich pomysłów na aborcję, no bo będzie w obiegu prawnym wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że jest to zgodnie z polską konstytucją nielegalne i nie można tego zrobić. Więc zabezpieczy to kwestię życia dużo bardziej mocno, niż gdybyśmy po prostu dokonali zwykłej zmiany ustawy. I stąd taką decyzję podjęliśmy. Ja jestem przekonany, że tego wyroku się pewnie wkrótce doczekamy. To, że bo też jakby często ten argument pada, dlaczego tak długo to trwa. Znaczy ja też to rozumiem, że znaczy nie chcę oczywiście tutaj publicznie doradzać czy wpływać w jakikolwiek sposób na Trybunał Konstytucyjny, bo tylko bym potwierdził to, co zarzucają nasi konkurenci, że my sterujemy Trybunałem, a tak nie jest, proszę mi wierzyć. Naprawdę, naprawdę tak nie jest. Pani prezes Przyłębska naprawdę jest osobą bardzo mocno niezależną i tak samo sędziowie Trybunału, ale myślę, że chodzi też o to, żeby dobrze przygotować prawną argumentację. Przecież wiemy, jaki będzie krzyk, prawda, tutaj, jeśli ten wyrok zapadnie taki, jak przewidujemy. Więc naprawdę poczekajmy jeszcze trochę, nie denerwujmy się. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy zadowoleni, a będziemy mieli rzeczywiście bardzo mocną gwarancję, bardzo mocną, bo nigdy ta gwarancja ustawowa nie jest tak mocna, jak gwarancja konstytucyjna. Żeby zmienić zapisy konstytucji, trzeba mieć taką większość, jakiej się jeszcze nikomu nie udało w Polsce nigdy osiągnąć, więc myślę, że się również w przyszłości będzie bardzo trudno taką większość zgromadzić. Więc co do samego, tak powiem, światopoglądu, tutaj proszę nie mieć naprawdę żadnych wątpliwości, jakie jest nasze zdanie jako Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, a przynajmniej zdecydowanej większości nas, no bo też pewnie w naszym środowisku być może są też osoby, które mają inne zdanie. No to jest jakby trudno w sprawach takich etycznych, światopoglądowych komuś narzucać jakieś, ale jako ten główny nasz nurt tutaj, no i myślę, że zdecydowana większość na poziomie pewnie 99, może jeszcze 98% naszych posłów i posłanek ma takie właśnie zdanie. Ale jak mówię, no musimy tutaj bardzo mądrze to robić, a nie tak najłatwiej. No, tu łatwa droga nie zawsze jest najskuteczniejsza. Ja tylko dodam. Szanowni Państwo, tylko dodam, że właśnie tutaj polski rząd też pokazał, jakie jest jego stanowisko na najbliższym szczycie ONZ w Afryce, który właśnie tego dotyczy, więc to jest bardzo mocne stanowisko z Unii Europejskiej, tylko rząd polski i Węgier postanowił wetować te nowe rozwiązania prawne i to jest, myślę, też realna odpowiedź pokazująca czyny, a nie słowa. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, puentując, dziękując naszym gościom za obecność i próbując jakby spuentować to wszystko, co usłyszeliśmy, te niesłychanie ważne i odpowiedzialne dzisiaj nutrujące nas problemy, tak naprawdę w znacznej mierze, a może w podstawowej mierze, ich rozwiązanie zależy od nas. Zależy od nas samych, od tego, co zrobimy 13 października. Czy
pełni odpowiedzialnie zachowamy się, idąc głosować i oddamy głos dla tych, którzy, tak jak tutaj zostało powiedziane, mając świadomość, będą rozwiązywali problemy. Będą czuwali nad tym, żeby nie było zagrożeń, a później je rozwiązywali. Panie premierze i szanowni państwo, tak jak tutaj jesteśmy, nie jest nas dużo. Powiem szczerze, nie liczyłem na to, że będzie nas dużo, dużo więcej, bo jest nas więcej, tych, którzy są przekonani, aby głosować na Prawo i Sprawiedliwość. W Tomaszowie Lubelskim, w powiecie tomaszowskim, mamy już teraz za co dziękować rządowi Prawo i Sprawiedliwości. Bo proszę państwa, państwo wiecie doskonale, ile lat obiecywano nam, posłużę się przykładem, obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego. Ile lat czekaliśmy na obwodnicę. Dzisiaj możemy z ogromną satysfakcją obserwować, jak szybko jest budowana obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. Poprzednie rządy obiecywały, to rząd Prawa i Sprawiedliwości tą obietnicę spełnił. Także panie premierze, bardzo za to dziękujemy. Przyznam się państwu, że pojechałem do Jacka Sasina, żeby powiedzieć mu, że jest problem, kurczę, co mamy robić. I ja przepraszam, że mówię tak do premiera rządu Rzeczpospolitej, Jacku, ale znamy się od wielu lat. I po chwili, niedługiej chwili, Jacek powiedział, buduj. Buduj w roku 2018 z rezerwy, nigdy nie było wcześniej w historii powiatu tomaszowskiego i Tomaszowa, żeby z rezerwy premiera uruchomiono środki. Z rezerwy premiera w roku ubiegłym na budowę krytej pływalni przekazano 1,5 miliona złotych. Nie byliśmy w stanie więcej przerobić. Panie premierze. To pozwoliło odzyskać nam wszystkim też i wiarę w to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, że rząd polski nie tylko mówi o tym, że dostrzega Polskę Wschodnią, ale rzeczywiście w sposób realny, fizyczny pozwala nam rozwijać się. No i proszę państwa, to co jest najważniejsze, też i decyzja pana marszałka województwa, dzięki któremu też ogromne pieniądze przekazano na krytą pływalnię, ale myślicie, że rząd polski również w tym roku zapomniał o krytej pływalni? A to już tak jak wtedy, tak i teraz osobista interwencja, osobiste zabiegi pana premiera Jacka Sasina przedwczoraj, parę dni temu ktoś mi mówił, czy tobie się chce być burmistrzem. Dla takich chwil, jak to, co było przedwczoraj, chce się. Dostaję pismo z kancelarii prezesa Rady Ministrów o przyznaniu kolejnej kwoty 1,5 miliona zgodnie z deklaracją pana premiera. Mógłbym takich właśnie przykładów dostarczać wiele. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. Jacek Sikora powiedział, dziękujemy za to, że jest pan jedynką. Proszę państwa, wicepremier rządu zgodził się kandydować, jest kandydatem z naszego okręgu. To nie jest przypadek. My potrzebujemy osoby, która będzie rzeczywiście, tak jak dałem te przykłady, naszym rzecznikiem w Warszawie. Przez wiele lat nie mieliśmy takiej osoby. Mamy w tej chwili być może niepowtarzalną okazję, żeby mieć w Warszawie, naszego człowieka. Tego, który zna Tomaszów, bo był wielokrotnie w Tomaszowie, do którego ja, wasz przedstawiciel, burmistrz, będę mógł się zwracać z prośbą i wiemy, że będzie wysłuchana. Więc 13 października pamiętajmy o tym. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję, ale chciałem jeszcze tak na koniec dopowiedzieć, żeby tak nie wyszło, że to Tomaszów Lubelski jest wspierany przez rząd dlatego, bo ja się przyjaźnię z Wojtkiem, ale chociaż szanowni państwo, to prawda, rzeczywiście się przyjaźnimy wiele lat, znamy się, ale to jest w ogóle nasza polityka. My żeśmy tą politykę, ja mówiłem o tym, jak przeobraziliśmy naszą politykę, jeśli chodzi o rodzinę, o wsparcie polskich rodzin, ale to jest również nasza polityka pod względem tej części Polski. Prawda? My uznaliśmy 4 lata temu, że Polska Wschodnia, tutaj Lubelszczyzna, takie miasta jak Tomaszów Lubelski, jak powiat tomaszowski. To są te tereny, które muszą być teraz szczególnie wspierane przez rząd. Szczególnie. I tutaj będą teraz płynęły inwestycje, pieniądze, nie do tych wielkich miast, które przez 20 parę lat właściwie zgarniały wszystko dla siebie. Teraz jest czas dla Tomaszowa, dla innych miast. I ja jestem, szanowni państwo, po to też tutaj, po to jestem też tutaj, żeby tego przypilnować. Żeby to było właśnie zrealizowane od A do Z, od początku do końca. No,
ostatnia zupełnie kwestia. Tam, gdzieś tam czasami w mediach mi pytają, albo nawet czytam takie komentarze na zasadzie, a Sasina zesłali gdzieś tam do wschodniej Polski, prawda? Otóż chciałem Państwu powiedzieć, że nikt mnie tu nie zsyłał, a wręcz przeciwnie, sam zabiegałem. Chodziłem do prezesa Kaczyńskiego i zabiegałem, żeby stąd kandydować. I jak pierwszy raz poszedłem i z prezesem rozmawiam, a prezes mówi, ale po co ci to? Przecież tu mówi, kandydujesz pod Warszawą, blisko masz, mówi, dobre wyniki zawsze miałeś, po co ty chcesz tam kandydować, nie? A ja mówię właśnie, że chcę kandydować, bo znam tam ludzi, poznałem te tereny, wiem ile tam jest do zrobienia i to jest dla mnie wyzwanie i chciałbym to... A prezes tak cały czas niedowierzanie mi mówi, ale będziesz jeździł taki kawał tam, a ja mówię, drogi coraz lepsze, naprawdę, nie? Naprawdę proszę mi wierzyć, że to była moja świadoma decyzja, jestem szczęśliwy, że mogę być tutaj z Państwem i że będę mógł, mam nadzieję, jak mnie Państwo wybierzecie, to będę miał ten zaszczyt, żeby Państwa reprezentować, Państwa interesy i móc zadbać rzeczywiście o te ziemię. Nikt mi nie będzie mówił, tak jak teraz często było, że jak chodziłem gdzieś po ministrach czy do premiera, to mówił, a po co ty tam w tamtych sprawach? Ty nie masz swojego okręgu wyborczego, tylko mówi, tam się zajmujesz Tomaszowem czy Lubelszczyzną, a mówię, no zajmuję się, bo tam trzeba pomóc. I żeby już mi nikt więcej nie powiedział, po co ty się tam nimi zajmujesz, prawda? Tylko chciałbym właśnie, żeby to było takie naturalne, że jestem posłem, stąd was reprezentuję, dbam o wasze interesy i dbam o to, żeby te pieniądze tutaj przychodziły na te ważne inwestycje i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję naprawdę wiele razy jeszcze w takim właśnie charakterze będę się mógł z Państwem spotykać jako z tymi, którzy dali mi mandat do tego, żeby się polskimi sprawami i waszymi sprawami zajmować. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Po tych słowach to myślę, że tutaj tak jak wszyscy stoimy, nie mamy wątpliwości. Panie premierze, zrobimy wszystko, ja mówię teraz w waszym imieniu, żeby pan premier był naprawdę zbudowany tym poparciem, które uzyska pan i Prawo i Sprawiedliwość w Tomaszowie, w powiecie tomaszowskim i w naszym okręgu numer 7 i wszyscy pomóżcie mi w tym, żebym później, gdy stanę przed Jackiem, nie wstydził się i nie mógł, nie próbował się tłumaczyć. Słuchajcie, wyniki do Sejmu są niesłychanie ważne, ale żeby Sejm mógł sprawnie funkcjonować, potrzebna nam jest ogromna większość w Senacie. Więc pamiętajcie o senatorze Jerzym Chruścikowskim 13 października. To jest również gwarancja tego, że te zmiany będą szły w dobrym kierunku. Także panie senatorze, pamiętamy też o panu. Przygotowaliśmy, jesteśmy na Roztoczu. To jest taki piękny kraj, który zresztą został ostatnio wpisany, o czym Państwo musicie pamiętać, na listę UNESCO jako obszar o szczególnym bogactwie. Panie premierze i panie prezesie Jacku i Andrzeju, to taki roztoczański koszyk. Tu są same przysmaki z Roztocza, a jak wiemy, że jak z Roztocza to bardzo zdrowe, także proszę, przyjmijcie, pan przewodniczący i dyrektor Tomaszewskiego Domu Kultury te koszyki przekażą od nas wszystkich.